Kierunki rozwoju firmy System, Grupy Kapitałowej RS System bazują na trzech podstawowych filarach. Pierwszy z nich to umacnianie naszej pozycji sprzedaży na rynku krajowym, drugim również umacnianie pozycji sprzedaży na rynku eksportowym, a trzecim to zdecydowanie rozwijanie technologii LED-owej w ramach całej Grupy Kapitałowej RS System przez zaoferowanie klientom w trzech podstawowych asortymentach i grupach produktowych, segmentach, w którym firma RS System działa, architektonicznym, przemysłowym, zewnętrznym, nowych produktów technologii LED-owej. Chciałem nadmienić i przypominam, że firma RS System to nie tylko grupa 14 oddziałów sprzedażowych, to również dwa prężnie działające zakłady produkcyjne, to centrum badawczo-wdrożeniowe oraz oczywiście laboratorium. Laboratorium zasługuje na ten fakt szczególnie, gdyż jest to jedyne takie w Polsce. W zasadzie dwa tylko laboratoria w Polsce posiadają tak wyspecjalizowane maszyny i urządzenia pomiarowe, które posiada firma RS System. A co nam to daje? Daje nam to przede wszystkim dbałość o jakość produktów i dbałość o bezpieczeństwo naszych klientów i też bezpieczeństwo grupy kapitałowej RS System. Stąd też w głównej mierze te trzy podstawowe filary będziemy rozwijać w roku 2016. Patrząc na rok 2015 i zakończony rok 2015, możemy pochwalić się wzrostami zarówno sprzedaży krajowej. Przypomnę, że wzrost ten w roku 2015 był 9% w stosunku do roku 2014 na rynku krajowym. W przypadku rynku eksportowego było to niespełna 7%. Budujemy dobrą bazę. W roku 2015 zbudowaliśmy dobrą bazę po to, żeby rozwijać się na rynku eksportowym w roku 2016. Co więcej, na pewno będziemy umacniać swoją pozycję na tych rynkach, na których już jesteśmy aktywni i oczekujemy dużych wzrostów na rynkach Bliskiego Wschodu, na rynku Niemiec, na rynku Szwajcarii i na rynku Francji. Firma RS System na pewno dzięki swojej zarówno bazie produkcyjnej, jak również przygotowaniu technologicznemu, laboratorium badawczemu, już od wielu lat jest prekursorem we wdrażaniu rozwiązań LED-owych, ale przede wszystkim jest prekursorem w realizowaniu rozwiązań indywidualnych pod indywidualne zlecenia klientów. Widzimy również, że od lat jesteśmy liderem w zakresie oświetlenia architektonicznego. Stąd też ten segment, który też w roku 2015 pokazał się głównym motorem napędowym Grupy Kapitałowej RS System, wzrost w zakresie segmentu architektonicznego 2015-14 ponad 30% wyznacza automatyczny kierunek również w roku 2016. Na pewno segment oświetlenia architektonicznego to segment, na którym Grupa Kapitałowa RS System będzie się skupiała przez dostarczanie nowych produktów, ale uwaga, produktów w 100% LED-owych, bo to jest to, z czym firma RS System wychodzi dzisiaj do klienta i co również oczekuje po naszej stronie rynek. Patrząc na ilość wdrożeń, które realizowaliśmy w roku 2015, niespełna 3000. Patrząc na rok 2014, przypuszczamy, że ta liczba będzie bardzo podobna bądź odrobinę większa. Już dzisiaj widzimy, że te tematy, które realizujemy, są w całości, może nie w całości, w większości realizowane w oparciu o rozwiązania LED-owe. Więc rynek tego oczekuje. Architektura, bo firma RS System jest w tym bardzo silna. Z drugiej strony rozwiązania LED-owe, bo firma RS System od 2004 roku, czyli 12 lat temu, zaczęła jako pierwsza wprowadzać rozwiązania LED-owe na rynek, nauczyła się, bo obróbka i obchodzenie się z LED-em wcale nie jest takie proste, nie jest takie łatwe. Jak to widzimy w tematach, które realizujemy po szeroko pojętej konkurencji, widzimy, że rozwiązania LED-owe to nie są proste rozwiązania, trzeba je umieć stosować. Więc nie, z tego też powodu firma RS System to doświadczenie ma i chce w tym kierunku się rozwijać i będziemy się rozwijać jak najbardziej, bo dysponujemy wszystkim, co jest potrzebne do rozwoju w tym segmencie. Czyli reasumując, rynek krajowy, na pewno segment oświetlenia architektonicznego, natomiast na pewno rozwiązania LED-owe. Nie zapominajmy natomiast o segmencie oświetlenia zewnętrznego i segmencie oświetlenia przemysłowego. Dzisiaj widzimy dużą chęć modernizacji oświetlenia w różnych zakładach przemysłowych. Stąd też oświetlenie przemysłowe jest też szansą rozwoju zarówno dla spółki RS System, jak również jest potrzebna na rynku. A spółka RS System może pochwalić się bardzo szerokim portfolio wśród swoich 40 tysięcy różnych wzorów i różnych opraw oświetleniowych takich rozwiązań, które są dedykowane do przemysłu. Patrząc z kolei na rynki eksportowe. Tak jak mówiłem, na pewno chcemy utrzymać naszą pozycję na tych rynkach, na których dzisiaj istniejemy. Jeżeli spojrzymy na główny rynek z punktu widzenia eksportu i wolumenu sprzedaży, czyli Szwecję, na pewno tam pozostaniemy. Spółka RS System tam posiada swoją spółkę zależną, która jest całkowicie kontrolowana przez Grupę Kapitałową RS System i tam jak najbardziej będziemy się rozwijać.
to rynki bardzo wymagające, rynki, które wymagają terminowości, jakości, rozwiązań jak najbardziej LED-owych. Udział sprzedaży rozwiązań LED-owych na rynku eksportowym w porównaniu do rynku krajowego jest wyższy o 10%, czyli 57% wszystkich rozwiązań LED-owych sprzedanych w 2015 roku to rozwiązania LED-owe, w kraju 47%. Żeby mieć skalę porównawczą, wytyczne Unii Europejskiej wspominają o 57%, które zostaną osiągnięte w 2017 roku w eksporcie. My już dziś to osiągnęliśmy, mając 57% sprzedaży eksportowej w zakresie LED-ów. Inne rynki, jak najbardziej. Niemcy to jest drugi rynek, który stanowi naszą wielkość sprzedaży. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy współpracę z agentem. Mamy agenta na rynku niemieckim. Na pewno rynek szwajcarski, rynek francuski i tak zwana dalsze kraje, czyli kraje bliskiego Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czyli Bliskiego Wschodu, gdzie przez ostatnie lata na bazie naszych starań udało się wypracować dobre kontakty, pierwsze realizacje w ubiegłym roku. Przypomnę, że rynek Bliskiego Wschodu był najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem w roku ubiegłym, rok do roku, kilkusetprocentowe wzrosty. I to jak najbardziej chcemy kontynuować. Stąd też będziemy realizowali kompleks ponad 40 budynków apartamentowców w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Są oczywiście inne tematy w portfolio. Reasumując, firma ES System rozwija się nadal, nie poprzestaje w żadnym wypadku na tym, co dzisiaj ma. Chce osiągnąć wzrosty. Mówimy o wzrostach jednocyfrowych w zakresie sprzedaży krajowej i zagranicznej i zarówno koncentrujemy się na kraju, jak również koncentrujemy się na Europie tej bliższej, jak również na krajach Bliskiego Wschodu.